Łukasz Suchocki, szkoleniowiec GKS Mikielec. No panie trenerze, jakbyśmy tutaj chcieli ocenić ten bardzo taki emocjonujący mecz z Sokołem Aleksandrów Łódzki, zakończony remisem. No na pewno dużo emocji w tym meczu, dużo walki. No, z przebiegu spotkania pewnie troszeczkę żałujemy, że nie 3 punkty, ale 1, ale powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego jednego punktu. Trzeba szanować, bo naprawdę to, co dzisiaj chłopacy pokazali na boisku, to tyle z drogi, co zostawili, takie zaangażowanie. Myślę, że tylko tą drogą, jak będziemy szli dalej, to przyniesie zamierzony efekt. Następne takie 3 mecze wyjazdowe, również na trudnym terenie. No ja myślę, że teraz każde spotkanie, gdzie byśmy nie grali, czuły się wiecznie na wyjeździe, będzie trudne spotkanie. Teraz troszeczkę odetchniemy, z 2 dni, w środę czeka nas jeszcze puchar w Brągowie. Jedziemy później w sobotę do Pelikana. Musimy się skoncentrować, ja tutaj cały czas tłumaczę chłopakom, że co najważniejsza jest pokora. Fajnie, zdobyliśmy 7 punktów, ale nadal to jest mało. Gdzieś tam nas przybliża, gdzieś nam to pomaga, natomiast cały czas, mówię, musimy twardo stąpać po ziemi i robić dalej to, co robiliśmy, wykonywać, bo jednak udowadniają, że są w stanie z każdym tutaj powalczyć, jesteśmy z każdym w stanie zdobywać 3 punkty i myślę, że trzeba być dobrej myśli. Jeśli chodzi o puchar, jakie tutaj nastroje i jak tak będzie się rozwijało to? No ciężko mi na razie jest powiedzieć, jaką będę kadrą dysponował. Naprawdę mamy teraz, jak to mówią, szpital w drużynie, tylko że ja zawsze tłumaczę tak, że nieszczęście jednego zawodnika jest szansą dla drugiego i kto wchodzi, to musi co najmniej na tym samym poziomie albo lepszym pokazać się na boisku, nie może odstawać. Ja jestem takiej myśli, że będzie dobrze.